Cześć, witajcie moi drodzy. Jakiś czas temu wróciłem z podróży dookoła świata ze swoją dziewczyną. W przyszłą niedzielę w ogóle będzie film na ten temat. Powiem wam trochę więcej o takich najciekawszych wydarzeniach, wskazówkach i innych, wydaje mi się, przydatnych rzeczach, które możecie wyciągnąć dla siebie. Natomiast to, o czym dzisiaj wam powiem, to to, że ja dzisiaj znowu doświadczam tego, czego już dawno nie doświadczałem, czyli tak naprawdę powrotu do takiego dawnego rytmu budowania takich rutyn, codziennych nawyków, które straciłem właśnie przez to, że podróżowałem, że ciągle zmieniałem miejsce, że jeździłem przez chociażby ostatnie 1,5 miesiąca samochodem po Stanach, zwiedzałem parki narodowe, spałem w namiotach i tak dalej. Więc teraz znowu muszę się wbić w rytm, odzyskać te dawne nawyki, które miałem i wydaje mi się, że będzie to wartościowe przynajmniej dla części z Was, żebyście zobaczyli, jak ja to robię, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi, bo chciałem wstawiać raz na tydzień na swojego fanpage'a na Facebooku właśnie film z takiej relacji, co mógłbym zrobić jeszcze lepiej, a na grupę ludzi, którzy są na kursie Rok Zmian, codziennie będę wrzucał screena z aplikacji, która monitoruje moje nawyki. Także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ja jestem sumienny, czy mi się też wszystko udaje od razu, czy nie. Chociaż nie ukrywam, że ze względu na to, że będę musiał wrzucić tego screena, to będę miał dodatkową motywację, więc to jest trochę oszustwo w porównaniu do ludzi, którzy po prostu robią to dla siebie. Ale myślę, że i tak będzie to stosunkowo wartościowe dla Was i powiem Wam też, jakie wnioski wyciągam. W każdym razie, na początek, przez to, że ja tych nawyków miałem naprawdę dużo, które budowałem z czasem, nie chcę wracać do nich wszystkich od razu, bo byłoby to zdecydowanie za bardzo przytłaczające, więc dlatego na początek wybrałem 5. Jeśli nigdy nie wprowadzałeś nowych nawyków do swojego życia, to jest nawet za dużo. Ja wybrałem to tylko dlatego, że te nawyki już miałem uformowane i powrót do nich jest dużo łatwiejszy niż na początku. Myślę, że tak na początek 3 to jest absolutne maksimum. I nawykami, którymi ja się zajmę, to po pierwsze wstawanie tuż po budziku, czyli budzik dzwoni, a ja wstaję na równe nogi, bez drzemek, które zmniejszają efektywność i sprawiają, że ten sen i tak jest mało wartościowy tak naprawdę. Lepiej sobie dłużej pospać, niż wstawać przez godzinę, czy nawet przez te ileś tam naście czy 10 minut. Więc zlikwidowanie drzemek, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rozgrzewka z rana, to jest akurat jeden z moich najmocniejszych nawyków, które kiedyś miałem, więc już teraz nawet zacząłem go wprowadzać, ale mimo wszystko będę go monitorował. Kolejnym nawykiem jest sprawdzanie tych wszystkich nawyków i zaznaczanie tych czynności, które zrobiłem na takiej specjalnej aplikacji. Ja używam osobiście aktualnie teraz aplikacji Rewire, Revire, tak się to pisze, więc możecie sobie też taką aplikację ściągnąć. Ja będę wrzucał screeny z tego właśnie na grupę kursu Rok Zmian. I to też jest bardzo ważne, żeby codziennie to robić. To jest jeden z najważniejszych nawyków, więc ja to również mam go na swojej liście. Kolejną rzeczą jest uważność, czyli bycie w tu i teraz, wtedy kiedy biorę prysznic, wtedy kiedy jem i tak dalej, i tak dalej. I na koniec to są wieczorne kontemplacje, kiedy zastanawiam się każdego dnia, co mnie zdenerwowało, czy w relacjach ze wszystkimi ludźmi byłem dokładnie taki, jaki powinienem być, czy podjąłem wszystkie dobre decyzje, czyli to jest taki skan całego dnia i budowanie swojej samoświadomości na tej podstawie. Więc mam 5 nawyków i każdy z tych nawyków opiera się na czynności początkowej. Jeśli chodzi o wstawanie z rana, tutaj czynność jest prosta, po prostu słyszę dźwięk budzika, wyłączam go, w ogóle budzik mam nie przy łóżku, tylko muszę wstać do niego i zamiast kłaść się do łóżka, no to idę już do toalety, a później po toalecie robię sobie poranną rozgrzewkę, czyli tak naprawdę 5 minut różnych skłonów, wymachów. Ja mam taki swój system, może nie będę go teraz prezentował, ale jednak jest to poranna rozgrzewka, która jest kolejnym nawykiem i jak już zauważyliście, czynność początkowa do tej rzeczy to jest po prostu opuszczenie toalety z rana. Więc wychodzę i od razu pierwsza rzecz, jaką robię, to jest właśnie ta poranna rozgrzewka, po czym tuż po tym, jak skończę rozgrzewkę, biorę mój telefon i zaznaczam na aplikacji, że zrobiłem to i to dzisiaj i co zrobiłem wcześniej w ciągu dnia, wcześniejszego dnia, które nawyki udało mi się wprowadzić w życie. Później biorę prysznic i taką czynnością początkową do tego, żeby pamiętać o uważności, jest to uczucie gorącej wody, chociaż tak naprawdę teraz biorę zimne prysznice, więc
Więc zimnej wody w tym przypadku na swoim ciele, ale to naprawdę bardzo łatwe bycie w tu i teraz. O tym, dlaczego biorę zimne prysznice, mówiłem ostatnio na webinarze w kursie Roku Zmian, ale polecam sobie poczytać na ten temat znacznie więcej. I na sam koniec, czynnością początkową do medytacji, czy to bardziej do kontemplacji, jest mycie zębów. Odkładam szczoteczkę, siadam w swoim fotelu i robię sobie co najmniej te kilka minut kontemplacji. Oczywiście są też takie minimalne kroki, które sobie zakładam, żeby każdy cel był przede wszystkim systematyczny, niekoniecznie musi być duży, warto, żeby nawet robić minutę, dwie różnych czynności, po to, żeby jednak ta systematyczność rosła nawet, kiedy jesteśmy zawaleni różnymi innymi sprawami. No, wstawanie po budziku tutaj zupełnie odpada, zaznaczanie na aplikacji też jest tak małe i tak mało czasu zajmuje, więc nie ma tutaj jeszcze mniejszego kroku. Rozgrzewka właściwie też trwa 5 minut, więc tutaj akurat nie ma zbyt dużo. Natomiast jeśli chodzi o bycie tu, w tu i teraz, czyli o tą uważność, to wystarczy, że zwrócę uwagę i będę pamiętał o tym, żeby być w tu i teraz pod prysznicem i to jest ok. Jeśli będę w tu i teraz jedząc, jeżdżąc na rowerze i tak dalej podczas tych wszystkich przyjemnych czynności, to dobrze, staram się to pamiętać, ale wystarczy, że będę w tu i teraz pod prysznicem, zaznaczam kropkę jako zadanie wykonane. I jeśli chodzi o kontemplację, to mam totalne minimum minuta, chociaż zastanowić się na moment, czy coś dzisiaj w ciągu dnia mnie zdenerwowało? Dlaczego tak było? Czy zachowałem się dokładnie tak, jak chciałbym się zachować? I moi drodzy, tak ja planuję swój dzień. Z każdego tygodnia będę dodawał kolejne nawyki. Będę się zastanawiał, co mi wychodzi dobrze, co źle. I za tydzień na Facebooku moim konkretnie, możecie sobie wejść na facebook.com/robertmarchel i zobaczycie mój fanpage. Jeśli jeszcze nie byliście tam, to zachęcam do polubienia, bo tam właśnie takie filmy regularnie co tydzień będą się pojawiały, a na grupie Rok Zmian codziennie screeny. Ale tam nie można się dostać, bo kurs jest zamknięty, więc tylko dla ludzi, którzy już w nim są. A jest sporo ludzi, dlatego informuję o tym ogólnie. Także to wszystko na tyle i do zobaczenia.